Musisz porozmawiać z kodlakiem białowłosym Jorvask. Jorvaskry. O mnie mówią. I witam wszystkich bardzo gorąco, panie i panowie. Mamy 20:53, środa, 10 maja, proszę bardzo. I nie ociągając się, to jest Skyrim Level 1 Challenge. Pokazuję, usuwam wszelakie savey, także czyściutka gierka. Co warto dodać? Nie ma tu żadnych modów oprócz jednego, na movement speed. I to będzie movement speed, który to będzie mi zwiększał z butów jakieś 20-25%. Co bardzo istotne. Gramy level 1, więc nie abuzujemy alchemii, nie abuzujemy w zasadzie żadnych mechanik. To ma być challenge. Oczywiście, alchemię możemy rozwijać, wszystkie skille możemy rozwijać, bo nie podnosi to skalingu w grze, ponieważ potwory nie będą się skalować, bo my cały czas mamy level 1. Takie są założenia, absolutnie żadnych ograniczeń na siebie nie zakładam. Po prostu gramy, no ma być ciężko. No i panie i panowie, co tu dużo mówić? Postać. Teoretycznie można by wybierać Bretona, bo ma jakiś tam bonus do odporności na magię. Można by wybierać, nie wiem, wysokiego elfa ze względu na bonus do samej magii, ale ja wam powiem, najlepsza opcja to będzie Orc. Dlaczego Orc? No bo wygląda raz, że jak Norbert. No i ch**, zrobił gęka na Shibanie. Przede wszystkim mamy tutaj berserka. Co on powoduje? Daje nam bonusa, który ma przykładowo Breton, czyli teoretycznie negację magii, ale nie tylko magii. Czyli efektywnie wielki buffik, po którym to no, nie jesteśmy w stanie go użyć przez kolejne 2-4H. Ale jako buff, powiedzmy rasowy na ten challenge, no po prostu siądzie jak petarda. No i co, i zaczynamy. Gotowe na zakończenie postaci. Nazywam się Jorski. Do kogo dołączę? Nie wiem. Prawdopodobnie Gromowładni, chociaż to nie będzie miało żadnego wpływu, bo ani fabuła mnie nie interesuje tutaj, ani jakieś tam wątki typu intrygi. Nie, nie, nie. Tutaj tylko i wyłącznie sam challenge. Gierkę raczej każdy zna, natomiast te zależności wynikające z levelu pierwszego, no, to będzie stanowiło tutaj clue tej rozgrywki. No i proszę bardzo, mamy pierwszego smoka. Wasze zdrowie, Bryce. Wielki smok. I tutaj, jeżeli chodzi o smoki, no będę raczej uważał, żeby nie rozwijać fabuły do tego momentu, żeby już smoki się pojawiły. Przynajmniej założenie jest takie, że ja, wylevelowany cudzysłów, mam być zanim smoki się pojawią, czyli najprawdopodobniej większość skilli gdzieś tam do poziomu 70, 90, na pewno alchemię trzeba rozwinąć i zaklinanie wysoko. Mimo że żadnych perków nie będę mieć, no to wiadomo, siłą rzeczy gdzieś tam damage wjedzie. Jeszcze z ciekawostek dodam, że mam headbob usunięty w tej grze, więc robiąc heavy ataki, a znowu buildzik będzie bazował na stagerze, nie będzie nam się ta kamera trząść, bo pływająca kamera w Skyrimie czy w Falloutie podczas biegu to naprawdę, nie trawię tego, w żadnej gierce tego nie trawię. Widzicie, teraz ta kamera jest sztywniutka, niczym Jorski. Naprawdę. Pozdrawiam sztywniutkich. No i proszę zobaczyć, to o czym mówiłem. Robię heavy ataki, nie trzęsie mi się ten ekran. Robię sprincik, zakładając, że mam kondycję, i nie trzęsie mi się ekran. No kurde, porównajcie to, a porównajcie tą shaky kamerę bez modów. Ja nie wiem, to jest imersja rzekomo, natomiast ta imersja powoduje, że imo gierka jest niegrywalna. No jak jak można dodawać headboba w gierkach? Kto normalny dodaje headboba w gierkach? Komisyjnie pokazuje, że gierka poziom legendarny. I za chwilę zobaczycie, jak wygląda walka. Cesarskie psy. Tyle odbieram. To fajnie, nie? Dlatego alchemia czy jakieś tam zaklinanie, no musi być abuzowane, do pewnego stopnia oczywiście. Bo inaczej nic z tego nie wyniknie. Dobra, zbieram boysów.
Pytanie, której zbroi używać, czy heavy, czy light, bo myślałem nad tym całe 2 minuty i ciężka zbroja bez perków mnie spowalnia. Lekka zbroja również spowalnia, ale nieco mniej. To będzie kluczowe tutaj, żeby mieć wysoki movement speed, bo no, będzie trzeba manewrować tych chłopów, jak widać. Coś tam robią, early nie tak dużo, bo oni nie są jeszcze zeskalowani. A jako, że level 1 to nie będą zeskalowani, ale... Problem w tym, że w tym świecie gry już występują poniekąd wyższe poziomy potworów, bazowo, nawet na levelu 1, więc jak trafię na jakiegoś tam bandytę, banitę, no to nie będzie letko. O kurde, ty! Stary! Nie wygląda to dobrze. Miksturki wjeżdżają, Edli. Już mogę wam powiedzieć, że na pewno będzie trzeba abuzować leczenie na samym początku, bo oczywiście ja z niczym tu nie walczę, to jest waste. Pozbieram tylko co mogę. Niedobrze to wygląda. Można założyć ciężką zbroję. Troszkę obrony na początek się przyda, ale mówię, ciężka spowalnia, zauważcie ten movement speed. Ja oczywiście będę miał buty na movement, ale w tym etapie rozgrywki... No ślimak. Buildzik typu ślimak. Kurde, nie, nawet nie walczę. Olać. Ja zaspadnę. Nie walczę z niczym, boys, no nie opłaca się. Przede wszystkim, jak już mówiłem, buildzik będzie bazował znowu na stagerze jak w Eldenie, więc żeby używać stagera potrzebuje kondycji. A żeby mieć kondycję nieskończoną, potrzebuje zupki warzywnej, która to jest najbardziej chyba broken itemem w całym Skyrimie. Przynajmniej na early poziomach. A później zobaczycie, o co chodzi. No i co, pierwsze zadanie, idziemy do Rzecznej Puszczy. I wątek główny można robić do momentu tak naprawdę ataku smoków. Kiedy smoki zaatakują, dalej nie kontynuuję, żeby nie odpalać skryptu na pojawianie się smoków w grze. A do tego momentu trzeba będzie przyfarmić postać, czyli jakieś tam mikroquesty, jakieś mikro dungeony. Tyle. I zobaczcie proszę ten movement speed. Jest tragiczny, dlatego też kluczowe early jest, żeby zdobyć ten kamień na właśnie movement speed. I zwiększenie chyba udźwigło 100 punktów. Dodatkowo buty wjadą, a później to tylko spamowanie ataków i na tym właśnie ten buildzik będzie polegał. Co? Czego chcesz, matko? W samej Rzecznej Puszczy otwieranie beczek. Ja tutaj szukam tak, kapusty, ziemniaczków, pora i... Kurczę, i pomidorów. I wtedy robimy zupę warzywną, która to powoduje... To jest broken item tak swoją drogą. Najbardziej broken item w Skyrimie. Za darmo można pozbierać te sprzęty tutaj, nikt nas nie atakuje. Ogólnie wszelakie jakieś tam sprzęta do alchemii też będę podnosił. Kluczowe to jest, bo jedyne moje opcje na zwiększenie obrażeń to właśnie jest alchemia. I zaklinanie nieco później. Czyli tak, mamy wszystko, nie mamy tylko pora z tego co się orientuję. O, były pomidorki, petarda. Im szybciej znajdziesz szpon, tym szybciej nasze życia wrócą. Pierwszy questik. Z tym, że nie powinienem go robić jeszcze teraz. Zobaczcie. Bless RNG. Jest bardzo cenne. No i chłop nie ma pora w ekwipunku. I ja mówię, you fucking kidding me. No i stworzyłem 4 sztuki zupki. I teraz zobaczcie, proszę, na tym ten buildzik polega. Mogę spamować moje ataki. Ponieważ, żeby zespamować Heavy Strike'a, wystarczy mieć 1 punkcik staminy. 1! A sama zupa regeneruje właśnie 1 punkt na sekundę. To powoduje, że gierka jest broken, że mogę spamować heavy ataki. Oczywiście ja tego nie będę robił, bo ja będę spamował atakowanie tarczą. Co powoduje stagera i później heavy attack powoduje stagera, więc efektywnie przeciwnik nawet typu gigant będzie w stagger locku. No gierka jest już w tym momencie broken, to już jest tyle. Tu się nic gameplayowo nie zmieni. Biorę sobie jakąś tarczę stalową. Aha, nic nie mogę kupić, bo nic nie podnosiłem i jestem fucking broken. To niech będzie rzemieniowa. Chyba właśnie lekki armor zaraz wjedzie. To jest mój buildzik. Robię takie coś, później heavy strike, takie coś, heavy strike. Idziemy na pierwszego dungeona. Kopalnia Żarzący Okruch. Ja wchodzę od tylnej strony, która się nie pojawia nawet jako marker na mapie. Ponieważ ja Skyrima już znam. The fuck?
I pa, pokażę wam, jak ten buildzik funkcjonuje. To są bandyci pierwszolevelowi, więc nie powinni stanowić problemu, szczególnie w Staggerlocku. O ja pieroli, ty! Dobra, w takim razie odpalamy się na kamień wojownika. Nie, odpalamy się na szał berserkerski. Damage razy 2, obrażenia razy 0,5 i walimy ich na sukę. Oni są w Staggerlocku, ja też. Trochę miksturek mam, więc Dobra, boys. To mógł być jednak błąd. Jakoś nie odbieram dużo. Czyli... leczenie musi wjechać. No, early game niestety trzeba się posiłkować tym leczeniem z czaru, bo... miksturek jeszcze nie mam. Proszę bardzo, tak będzie wyglądał ten gameplay. Tu się nic w efekcie nie zmieni. Kurczę, wiecie, jaki jest duży problem tego Level 1 Challenge? Że świat się leveluje, a to oznacza również, że nagrody w tych dungeonach się levelują. Czyli ja, będąc na pierwszym poziomie, no nawet nie mam co liczyć na bronie lepsze niż, powiedzmy, może elfickie. Ja wiem, że w świecie gry jest kilka NPC-ów unikatowych, którzy posiadają chociażby ebonowe zbroje czy bronie. Natomiast jeśli chodzi o ten losowo generowany sprzęt, to... tu nic nie będzie w terenie. Dosłownie. Absolutnie nic ciekawego nie wypadnie. Przynajmniej na papierze, nie wiem, może się... wolałbym się mylić. I normalnie jak gramy, to nie chcemy rozwijać tych takich useless skilli, których... nie używalibyśmy w walce, bo potwory się zlevelują szybciej niż my, tym właśnie scalingiem. Ale jako, że level 1, ja postaci nie rozwinę levelowo, to mogę skille rozwijać wszystkie do 100 i tak naprawdę nie ma to wpływu na nic. O, zobaczcie, tak wygląda walka. Stagger, później Heavy Strike. Stagger, Heavy Strike. I wbiłem drugi poziom. Co prawda, ale mam opcję awansu, ja tego nie wykorzystam, więc dalej mam level 1 i dalej potwory się... no kurczę, scalingu nie będzie. No i dwóch bandytów, to chyba największe wyzwanie na ten moment, bo dwóch naraz nie zestageruje. Także proszę spojrzeć, robimy coś takiego. Tu są kamulce. Przebiegam. I chłopy są dead. Z tym, że no później będę miał jeszcze dodatkowo pomocnika, czy jakiegoś samona może. Więc nawet jeśli mnie zaatakuje piątka takich bandytów, to nie będzie problem, bo to chodzi o to, żeby rozdzielić to całe agro, żeby mnie nie atakowało pięciu. Bo ja już mogę zabić smoka na tym etapie rozgrywki. Pod warunkiem, że to będzie jeden smok i będzie w stagger chainie. A to jest w ogóle dramat, bo ja jestem w stanie zabić smoka, ale nie jestem w stanie zabić dwóch bandytów. Mapa świata. A, i ważne, bo gram na niskich teksturkach, także ktoś się mógłby spłakać, dlaczego. Ponieważ podoba mi się ten look Skyrima. Naprawdę, uważam, że Skyrim na low quality teksturkach? Kurczę, nostalgia. Ja właśnie w ten sposób grałem w 2K11 roku, zaraz po premierze. No i proszę spojrzeć, tarcza blokuje 15 obrażeń więcej. Ja już bym to zaprzyjaźnił, bo mi się to przyda. Również zaprzyjaźniłbym amulety, które ten chłop posiada. Kurde. Zwiększa zdrowie o 20 punktów. Ja nie będę w stanie w tym gameplayu zwiększyć mojego zdrowia, więc jedyne bonusy właśnie z przedmiotów. Ale nie mamy golda. Dla niektórych to nic, dla mnie jednak jest bardzo cenne. Teoretycznie jak sprzedam cały sprzęt, no nie wiem. Pozbędę się całego ścierwa z ekwipunku. Marchewka to tak, jakieś tam worki. Jabłka. Składników alchemicznych nie. Wszystko pierdziele, granat, kufel, rubin. No i dalej brakuje golda. A szkoda, bo już wziąłbym ten sprzęt. Do następnego razu. Niestety. I pa, krab błotny. To jest krabik level 1, ale to jest pomniejsza wersja kraba. Bo jest jeszcze nieco większy krabik, który co ciekawe by mnie zwanshotował. I to jest krabik level 1 na legendarnym. Taka ciekawostka. Kraby w tej grze są silniejsze niż większość potworów, co jest Skyrim Logic. A taki mam movement speed, co również jest Skyrim Logic. Tu będą chyba wilki. Ten wilk zawsze tu występuje, bo to jest fucking script level 1. Ja go tarczuję, później go staggeruję, tarczuję, staggeruję. No, wygodniej gra się mieczem, nie powiem, że nie.
teoretycznie ustawienia najniższe, a Skyrim dalej wygląda... Dobrze wygląda, już nie mówmy, że wygląda ślicznie, bo są gry ładniejsze o wiele. Natomiast Skyrim, ta kompozycja... Grałem Fallouta ostatnio czwórkę i Fallout 4 wygląda jak pierdolone ścierwo, nie? Naprawdę, wygląda tragicznie. A Skyrim? O, w tym miejscu jest Skyrim. I segment typu gigant. Ja mu co prawda nic nie odbieram, ale ja go staggeruję. To jest tak broken. Nawet gdybym nie odbierał mu nic, to mógłbym trzymać ceceki, żeby postaci tutaj z terenu go obijały. Coś pięknego. Rozumiecie? Gość nic nie może zrobić. I po gigancie. Wyglądasz na silną osobę. Nieźle sobie radzisz. Byłby z ciebie dobry tarczownik. Tarczownicy Roya? Ja skipuję te dialogi, bo znamy wątek. To nie moja działka. Musisz porozmawiać z Kodlakiem białowłosym Jorvask. Jorvask. Obnie mówią. Coś pięknego. Też, no nie powiem, mój nickname był nieco inspirowany Skyrimem. Zobaczcie, że wszelakie, oczywiście oprócz pora, nasze składniki do stworzenia zupki, która jest broken, są w tym miejscu. Wszędzie tutaj. W skrzynkach mamy pomidory, na samych polach mamy resztę sprzętu. I dosłownie wrócić tu trzeba co jakiś czas in-game, pozbierać to i jesteśmy fucking tankiem w tej grze. Minimalne tekstury, minimalne gdzieś tam ustawienia graficzne. Ten zachód słońca. Ten ork, który oddycha ciężko, bo zbugowałem system staminy. Zupą warzywną. No. Nostalgia. Ja się czuję, jakbym miał 15 lat i dalej grał w Skyrima. Coś pięknego. Biała grań. Zapłacimy, ile będzie. Będziemy tu wracać w trakcie rozgrywki miliard razy. Skip nie ten dialog. Możesz zanieść ten miecz mojemu ojcu. Zrobię to. Jakieś ścierwo questy, ja to wezmę na początek. I co my robimy tutaj? No powinienem wziąć stalową buławę, mimo że ma tylko jeden obrażeń więcej. Ale nie, ja przyszedłem tu z innego powodu. War Maidens. I teraz patrzcie tutaj. Fast Iron Boots, a gramy po polsku. Czyli Quick Save, ja to podnoszę, zakładam. Movement Speed 20%. Tak jak już mówiłem, jedyny mod, ale no potrzebne to jest, nie oszukujmy się. Mimo, że poniekąd to jest oszukiwanie, to nie jest to oszukiwanie. Bo to jest po prostu przedmiot, który ma właściwość magiczną i tyle. Ja to później disenchantuję i założę jeszcze więcej niż 20%, także efektywnie będę się poruszał jak wyścigówka. Carlota? Kurde, i nie ten dialog znowu. U Carloty biorę pomidora i pora. Idziemy jeszcze tutaj, do Baletora. 15 zupek warzywnych. Zupa trwa 15 minut, przepraszam, 10. Efektywnie 150 minut gameplayu, gdzie mogę tarczować i walić stagera. No, coś pięknego. Więc w Helgen udało ci się naprawdę... I skipujemy dialogi, bo klasyka. Ktoś mi tam zarzucił, że ja w Ultimie nie skipuję dialogi, ja tutaj skipuję. Tak, ale wydaje mi się, że... Więcej osób przeszło Skyrima niż Ultimę, więc nie warto wam pokazywać samej fabuły. To też nie o to chodzi w tym challenge'u. No i pierwsze zadanie, zdobądź smoczy kamień. Teoretycznie na legendarnym... No... Trudne zadanie, nie powiem, że nie. Ale, jako że już wyznacie mój gameplay, wiecie jak będzie mniej więcej wyglądał. Nic prostszego. Jeszcze, żeby dokończyć ten bildzik, bierzemy teraz towarzysza i będzie to... Jenasa. 500 sztuk złota, mamy teraz, kurczę, tankera. Co ciekawe, ci pomocnicy, oni są nieśmiertelni, więc to już powoduje, że efektywnie ja jestem nieśmiertelny. Panie i panowie, na dzisiaj to tyle. Chciałem was tylko zanęcić, pokazać, że jakiś tam challenge ma miejsce i będzie seria prowadzona. Wyglądam w ten sposób. No taki, można powiedzieć, typowy Norbert look. I co, widzimy się w kolejnym odcinku, który to będzie wrzucany losowo. Także trzymajcie się bardzo gorąco. Wykochani!